Witajcie, kochani, witajcie. Ja na odrobinkę jadę sobie załatwić pewne sprawy. Jest przepiękny dzień. Dzisiaj jest 4 października. Słonecznie, ciepełko, przyjemnie. No i wrzesień i październik, jak wiecie, to moje miesiące. Ja wtedy się odnajduję. Jest cudownie. No jeszcze te liście nie za bardzo zmieniają dużo tych kolorów, ale jest cudownie. I co powoduje, że nagrywam ten filmik, to fakt, że jadę i zanim wyjechałam na GPS, wybrałam drogę. Ja tę drogę bardzo dobrze znam. Ale gdyby nagle pojawiły się jakieś problemy, przeszkody, no to będę powiadomiona. W związku z tym nie muszę myśleć, kombinować. Umysł rozluźniony, cieszę się życiem i widokami. I teraz tak sobie jadę tą główną drogą, highwayem, i sobie myślę, ale wcale nie chcę jechać tą drogą. No, wcale mnie to nie interesuje. Ja chcę jechać o tą drogą, którą w tej chwili jadę, ponieważ są tylko dwa pasy w każdą stronę. Nikt się tu nie śpieszy. Mały trafik, czyli nie ma korków żadnych. I jest tyle zieleni dookoła, tylko drzewa. Ja wolę tą drogą jechać, więc zjeżdżam z highwayu. No i przez chwilę ona nie wie, co jest grane. Za chwilę naprowadza mnie. Tutaj możesz skręcić, tutaj możesz zawrócić, żebym znowu wjechała na tą główną trasę. Ale ona się nie denerwuje. Grzecznie, miło naprowadza. No ale widzi, że nie reaguje na to, co ona mówi, tylko jadę dalej, bo ja wiem, gdzie ja mam zjechać i którą drogą pojechać. No więc w pewnym momencie rozumie i mówi, okej, to wjeżdżasz na to i na to drogę i tyle mil będziesz jechała sobie spokojnie prosto do zjazdu takiego a takiego exitu. To mi przypomina nasze przeznaczenie. Na ziemi mamy wolną wolę. Co to oznacza? Życie może nam rzucić różne przeszkody, bo wchodzi właśnie ta wyższa moc. Wszechświat reaguje. Okej, nie chcesz zakończyć, nie chcesz, widzisz, życie się zmieni. Czy to trzęsienie ziemi, czy powód, czy zwolnienie z pracy, czy odejście z związku od kogoś, czy zmiana jakaś tak silna, no, że życie się musi zmienić. Ale ty masz wolną wolę. Co ty teraz zrobisz, jak zadecydujesz? Ciebie naprowadza tam na tą główną drogę. Ja mam lepszy pomysł. Ja wiem, że to jest dłużej. Dłużej czasu zajmuje, więcej mil, ale to jest okej dla mnie. Ja tak chcę. Więc ona okej, to ja cię poprowadzę tą drogą, którą ty sobie wybierasz. To od nas tak naprawdę zależy, kochani, jak sobie to życie układamy. Aby być na drodze przeznaczenia. Bo gdyby ta droga, dajmy na to, którą sobie tak chętnie wybrała, była jednak dla mnie szkodliwa, to moje aniołki, mój anioł stróż, czy mnie wierzycie, czy nie, to jest nieistotne. Inni mogą powiedzieć, wyższe ja, moja podświadomość, mój wszechświat, Bóg, w co wierzycie. Wszystko jest fajnie. Zamknęliby drogę. O, patrzcie, zalało tę drogę. O, roboty drogowe. O, coś innego. Ile razy ja jadę i nagle nic tego nizowego, kiedy chcę zmieniać pas, nagle czuję, że potrzebuję się obejrzeć, bo jest the blind spot w samochodzie, kiedy czegoś nie widzisz, kiedy naprawdę nie widzisz. Patrzysz w jedno lusterko, wsteczne, boczne, drugie, nic nie widzisz. I sobie
na pewniaka skręcasz, a tu na przykład jakiś samochód czy motocyklista ni z tego, ni z owego pędzi z dużą szybkością. Tego nie widziałaś, nie widziałeś i mógłby być wypadek, mogłoby dojść do tragedii. Ale wtedy ja czuję i ty możesz poczuć, że zaraz, zaraz, coś jest nie tak. Wiecie, ile to razy się zdarzyło? I tylko, czy posłuchasz? No ja na pewno posłucham. Bo cały czas oglądam się na znaki. Symbolika. Co to dla mnie oznacza? Tak jak we śnie. Co oznacza duży pokój? Co oznacza sypialnia, kuchnia czy łazienka? Jeżeli pokażesz Wszechświatowi, że na to zwracasz uwagę, będziesz otrzymywać porady, znaki, w którą stronę jechać. Tak jakby droga była dla ciebie oznakowana. Dla ciebie tylko. Ktoś inny może tego w ogóle nie zauważyć, nie zwrócić uwagi, ale to nie dla nich są znaki, są dla ciebie. Poza tym już tak na koniec muszę wam powiedzieć, że kiedy ja gdzieś jadę, jestem umówiona, tak jak jestem dzisiaj umówiona na konkretną godzinę, nie jadę w ostatniej chwili. Nie śpieszę się, nie za bystro, pomalutku, spokojnie wyjeżdżam przynajmniej pół godziny wcześniej niż powinnam. Po to, żeby cieszyć się tym widokiem, ale wy, którzy oglądacie mnie od lat, to o tym wiecie i wam nie muszę przypominać. Wiecie, że ja kocham prowadzić samochód i być w drodze. Życzę przyjemnego dnia, muszę kończyć, bo już widzę swój zjazd, a więc nie w ostatniej chwili. Buziaczki, uściski.